wiosenna pielęgnacja róż to zabieg, który przypada zazwyczaj na połowę marca, w zależności od warunków pogodowych. Jeżeli nie mamy zbyt wiele czasu w ciągu roku na pracę z różami, jest to, możemy potraktować to jako jedyny zabieg na różach. Jeżeli chcemy, by róże bujnie rosły i cieszyły oko, jest to zabieg kluczowy. Ważne, by nie wykonać go zbyt późno, samego cięcia w szczególności, ponieważ jeżeli róża na przykład już w kwietniu wytworzyła młode, intensywne odbicia, wytraciła na ich wytworzenie bardzo dużo składników pokarmowych. Wówczas przycięcie róż spowoduje, iż kolejne odbicia będą znacznie słabsze, natomiast roślina będzie rosła dosyć słabo w ciągu roku. Kolejną bardzo ważną informacją jest to, by monitorować prognozę pogody na nadchodzące tygodnie. Jeżeli zapowiadane są spadki temperatur poniżej minus 4 stopni Celsjusza, wówczas wstrzymujemy się w szczególności z odkrywaniem róż i cięciem do okresu, kiedy minie ryzyko niskich temperatur. Do przeprowadzenia tego zabiegu potrzebne nam będą dobre rękawice, sekator, motyka, mała motyczka, dłuto, miotełka, opcjonalnie też piła do cięcia żywopłotu, woda do przelania nawozu, no i sam nawóz wieloskładnikowy, który będzie działał raczej od razu. Możemy również użyć nawozu wieloskładnikowego, długodziałającego typu Osmocoat. Ważne, żeby nie działał on dłużej niż koniec czerwca, początek lipca. Samo nawożenie róż jednakże najlepiej jest, najbezpieczniej jest wykonać na przełomie marca i kwietnia. Po cięciu dobrze jest wykonać zabieg opryskiwania krzewów róż preparatem Topsin M, który chroni je przed chorobami grzybowymi. Do samego cięcia krzewów róż, jeżeli mamy bardzo duże nasadzenie różane, możemy śmiało użyć piły do żywopłotów. Wówczas jednak po cięciu dobrze jest wykonać wspomniany zabieg opryskiwania preparatem Topsinem. Wszystkie róże, poza różami pnącymi, możemy śmiało ciąć krótko na 10 cm nad ziemią. Jednakże na przykład w przypadku róż parkowych czy angielskich skazane jest wyższe cięcie. Na tej rabacie widzimy różnicę między krzewami, które były przycięte jesienią. One startują wcześniej do wzrostu. I między tymi krzewami, które przycięte nie były na jesieni. Są one znacznie bardziej atrakcyjne i mają liście nawet w okresie zimy. Tutaj musimy pamiętać, że jeżeli przytniemy je teraz w tym okresie, one też ładnie wystartują, wypuszczą nowe pąki. Ważne w przypadku tej rabaty jest, by usunąć resztki roślinne, które są siedliskiem chorób grzybowych. Jeżeli wyścieliliśmy rabatę korą czy zrębkami drzewnymi, wówczas ważne, żeby z ich powierzchni też usunąć w miarę możliwości resztki roślin. Róże wiosną tniemy krótko, na maksymalnie 10 cm nad ziemią. Tak tniemy pędy główne, natomiast pędy, które rozgałęziają się, tniemy tuż nad rozgałęzieniem. Wycinamy obumarłe części pędów.
cienkie pędy też wycinamy. Taki cienki pęd możemy również przyciąć dosyć krótko. Wszystkie, które są chore, słabe, wycinamy. I wycinamy je u nasady. Tutaj pędy takie jak ten, które noszą oznaki chorób, również musimy niestety wyciąć. Nie bójmy się, że krzew ten wygląda skromnie. Wypuści bardzo dużo młodych pąków z tych właśnie części pędów zdrowych. Po cięciu pod każdy z krzewów sypiemy niewielką garść nawozu wieloskładnikowego, takiego jak na przykład Jaramila Complex czy Azofoska. Przelewamy go obficie wodą, następnie spulchniamy mocno grunt koło krzewów róż. Kiedy woda wsiąknie w głąb, możemy spulchnić rabatę głęboko.